Witam, witam serdecznie, z tej strony Spokojny Człowiek, a to jest Max Payne 3. Pomyślałem sobie, bo ostatnio tam dużo halo zrobiło GTA 5, no na PC-ta. Każdy chwali się tą teraz grą, znaczy może nie każdy, no na YouTubie mi chodziło o to, że dużo osób teraz praktycznie świat YouTube'a, świat ogólnie świat na tle GTA zwariował. Ja niestety nie mam okazji zagrać w tą grę, no na razie nie kupuję tej gry, być może kiedyś tam kupię i wtedy będę miał okazję zagrać. Zobaczymy z różnych powodów, z takich powodów między innymi, że po prostu mój komputer może tego by nie uciągnął. Zobaczymy, czy naprawdę ta optymizacja jest tak dobra, jak twierdzą niektórzy, no i wtedy być może zagram. Ale pomyślałem sobie, że co tam, GTA świat się nie kończy. Rockstar też wydał coś naprawdę świetnego. Jedna, nie tylko GTA, bo Rockstar może się pochwalić kilkoma grami. No oczywiście niektórzy mogą nie wiedzieć, jakie jeszcze tam produkcje Rockstar tworzył, ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę każda produkcja przez Rockstar jest genialna. I taką grą na pewno jest Max Payne 3. Zresztą grałem w poprzednie części, jedynkę i dwójkę też, ale to już byli inni producenci, a trójką konkretnie zajął się Rockstar i pomyślałem, że tak dla odmiany od tych GTA, które na pewno są świetne, zagramy coś również bardzo mocnego, fabularnego, coś naprawdę bardzo fajnego i coś z zwolnieniem czasu, co będziemy mogli korzystać z tej opcji, bo jak dobrze wiemy, Max Payne synu z tego, starsze Max Payne 1 jak i 2 słynęły z tego, że to wprowadziły, to była nowość właśnie wykorzystywana przez Max Payne'a 1, więc cóż, no kolejne części i 2 i 3 oczywiście to posiadają, ale tak jak wspominam, 1 to była pierwsza gra chyba na świecie, która to wykorzystała i naprawdę było to zacne, muszę powiedzieć, i pyszne. No ale dobra, nie będę się rozkręcał, bierzemy tryb fabularny. No i cóż, zaczynamy grę, nowa gra, tutaj nie zaczynałem, grałem w tą grę, przeszedłem tą grę raz, bardzo mi się spodobała, mam nadzieję, że również wam się spodoba, być może kiedyś zrobimy też jedynki i dwójki, ale to już to przyszłość, no zobaczymy. Bierzemy poziom średni, trudny jest, myślę, że już troszkę lekko za ciężki, potem się zmienia to wszystko, no ale dobra, bierzemy poziom średni, no i zaczynamy tak naprawdę zabawę. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was, about to execute this poor bastard like some dime store angel of death. And I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. I'd arrived in Sao Paulo a few weeks before. I was working a protection detail for the kind of people who need protection in a town like this. And what kind of town was this? One where I didn't speak the language and they didn't water down their drinks. So for now, we seemed to get along just fine. Of course, that was about to change. Hey, brother. Hey. How's the cocktail? Scotch. I never mix my drinks. Well, at least not on duty. Something like that. Man, that favela is big. Yep. Nothing like the view of extreme poverty to make a penthouse cocktail party really swing.
I guess they call it trickle-down economics. That's funny. It's supposed to be a charity thing. Drink and give money. I don't know, something for the kids. Hey, listen, man, we better look lively. This place is a nightmare. You just got cowboys running security downstairs. Something rotten in the air. That didn't mean much. There was always something rotten in the air. The family we were protecting were local celebrities, rich parasites with delusions of humanity. The kind of people who end up in glossy magazines or body bags, depending on how their luck runs. So where are they all? I see Rodrigo over there talking to that guy. Yeah, I don't know him. That guy next to him, he's some kind of cop. I'm not sure. Serious though, big end cop, anti-gang sort of thing. I can't remember his name. Who's this guy? That guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon. Tummy tucks and cock implants. Look at Marcel. Still dances like a fool. Guess that's what a European education and a coke habit will do for Ricky Martin look alike. That's very funny, Max. Oh, excuse me. I was mostly working for Rodrigo Branco, a local businessman. Built things, did some charity, had things named after him, won awards, owned things, people. One of the trophies he had won was his wife, Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good genes trying to fight their way out of a cesspit. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune. They got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his cokehead younger brother, Marcello. He was a good time guy if your idea of a good time was an expensive suit, a bottle of champagne, and nothing between the ears. The middle brother, Victor, had just walked in. He was a local politician. Guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know, but I could imagine the types. People who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Suddenly, things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on cue. Things had gone from fine to fucked up in about a second, and now there were two idiots at the wheel. Clear. Got this floor? Sure. All right, look after yourself, bro. Stay safe. It wasn't my own safety I was concerned about, trophy wife or not. I'd said I would protect the girl. I hoped I hadn't lost my edge, along with everything else. Dobra, dobra. Pauza, dobra. No, lewy shift, naciskam. A, dobra. It was time to choose a nasty fall. Kumam. To the head. Dobra, doskonale. Zaczynamy zabawę. Oczywiście, mam nadzieję, że ktoś grał w jedynkę i dwójkę. Wiem mniej więcej, co chodzi, że na... Aha, tu możemy się osłonić tak, jak było to w GTA 4, tak jak jest to zresztą w GTA 5. No i cóż, zaczynamy zabawę. Tutaj mamy, zbieramy tutaj też oczywiście, pamiętajcie o tym. Tutaj nie ma żadnego gnoja, nie ma chyba żadnego, ale chyba za tymi ścianami i gdzieś tutaj za tymi murami kuchni, bo tak to wygląda, że to jest kuchnia. Tutaj mamy... O, pięknie, naprawdę wspaniale. Tutaj się można bawić. Zastanawiam się, czy ktoś tutaj jest. Only this time she wasn't calling for more vodka. Jak nasz Max mówi, to wtedy wybiliśmy wszystkich przeciwników. Jak są napisy z danego pomieszczenia, wtedy chyba zaczyna się zabawa. Znaczy, wtedy chyba się zapisuje, więc to jest, już to pamiętam. Co mogę powiedzieć? Tutaj, tak jak mówię, o. Zbieramy, to są złote bronie, możemy sobie potem je znaleźć w pomieszczeniu, gdzie to jest taki bardziej
To są takie bardziej znajdźki, jakby się chcieli wiedzieć. Ale tak, jak wspomniałem, tak, mam nadzieję, że wy wiecie, graliście w jedynkę, graliście w dwójkę i mam taką nadzieję, że wiecie, o co chodzi fabularnie z jedynką i dwójką. To jest kolejna część Max, tak jak wiecie, w jedynce i już może nie będę spoilerował, ale to chyba nie jest spoiler. No, stracił rodzinę z wszystkich bliskich i on się tam mścił, w dwójce tak samo, a teraz są to jego dalsze losy, więc to jest takie wprowadzenie na początek. Dobra, gdzie mam się udać, bo tak się zastanawiam już chwilę dłuższą, a tutaj pobłądziłem, zabiłem kilku kolesi, tą puszeczkę, te puszeczki, to, co zbieramy tutaj, co mam tą wskaźnik zdrowia, kuźwa, wszędzie pozamykane, ten wskaźnik 5 to jest liczba naszych, jak myślę, painkillerów, czyli tabletek, które dają możliwość, czy ja mam ten tyk wyskoczyć, chyba nie. Dają możliwość, no. She was out on one of the balconies. A, dobra, and I hoped not about to be thrown off it. I bada boom. It might have been stupidity or drunkenness, or maybe both. But before I knew it, I was back taking insane risks, trying to save fallen women. No i dobra, dobra. No jeszcze co mi się podoba to, że są dziury w ciele po... Tranquila, tranquila. Nós cuidamos disso. Nice work. Hey, you need a hand? No, you? Where the hell's Rodrigo? I don't know, man. Thanks. Somebody's gotta go find him. Está tudo sob controle agora. Fica tranquilo. Po kulach. Podobnie jest takie coś, że jest w Far Cry, jak zresztą zauważyliście, być może w moich filmikach innych, ale być może ktoś grał. Elevator doors opened to a firing squad of muzzles. As far as I could see it, the one thing my plan had going was that no one else would be stupid enough to pull this move. O kuźwa! Zabijemy jakiegoś percywila. O, dostał. Dobra. Dobra. Mogę się tu skryć. Aj, muszę wam powiedzieć, że to jest... wzięte... Wzięte z... właśnie mówię z GTA, Rockstar to wziął z GTA, ale tutaj zdecydowanie są oni bardziej inteligentniejsi niż było to w czwórce. Myślę, że w piątce to też już są bardziej inteligentni. Z takiego powodu... A, to jeszcze nie mamy serwika. Teraz wykorzystajmy. Na razie nie idzie mi zbyt dobrze, ale okej. Udało mi się tutaj sprzątać naszego dziada. Początek może nie będzie... Dobra. Okej. Cały czas wykorzystuję to dzwonię, nie wiem czemu, przecież... Okej, okay. I mamy shotguna. Zauważcie fajną animację, jakąś bierze broń. Ale miałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że... Tak jak było to w GTA, wracając do GTA, chodzi mi o to, że tutaj zdecydowanie bardziej... Rodrigo was too rich a prize for them to throw away. Sure, I'd have to work hard to get him back, but I knew the bad guys would want the boss alive almost as much as I did. Wymagający. Zresztą zobaczcie teraz to. Teraz jeszcze ten gość może... Ten gość może jeszcze to, dobra, to będzie wypadło. Ale oni potrafią teraz w tym GTA już robić takie coś, jak nas obchodzić z różnych stron. Więc o, tak raz. GTA oczywiście też to było, ale zdecydowanie mniej wykorzystywali. Dobra. Na razie idzie bardzo ładnie. No te, tak jak mówię, tutaj te kule, które... No i dobra. A, ja się zaś pogubiłem, dobra. Na razie idzie wszystko było. W naszym stopniu. Aj, wykorzystuję cały czas ten dzwonienie czasu, nie wiem czemu. Że shift, ja myślę, że shiftem się biega. No dobra. Otwieramy.
takim razie mamy tutaj kilku gnoi chyba, tego dzwonię tam. Nie, tutaj nie ma na razie nikogo. Mamy różne rodzaje znajdźków. Dobra, tutaj będzie chyba jakaś gadka. The great thing about being famous as well as rich is the bad guys know who to kidnap. No dobra. Udajemy się dalej. Odcinki z Max Payne'a mogą się pojawiać na moim kanale co jakieś 2, 3, 4, zależy tam jak będzie to popularne. Kurwa! Dobra, tu jeszcze mam dobra. Mamy system walki wręcz, możemy podbić, ale to jest czasami dosyć ryzykowne. No, ładnie, no i to jest ostatni strzał w zwolnionym tempie, taki pokazany ta sytuacja, to jest moment, kiedy Max Payne zabija ostatniego przeciwnika w danym momencie. No i teraz będziemy mieć jeszcze ostatnią scenkę i będzie zaraz koniec misji. Tak jak mówię, jak będzie to oglądane, gdyż. Dobra, okej. Jeszcze jeden typ. I ostatnia, bardzo ładna animacja. Tak jak mówię, jest kilka serii, jest Far Cry i jest Simsy, które też się już prawie kończą. I tutaj gościu się dobija w drzwiach, jest w tym, ale jeszcze powiem, że są Simsy, jeszcze jest Max Payne, będzie Max Payne, jeszcze jest Romet Darwo, znaczy ten ogniemieczem, więc zobaczymy, która będzie najbardziej wyglądana, które będą... Dobra, o tym potem powiem. Aj! Zapomniałem! Ja się tak zamyśliłem w ogóle teraz. Dobra. Udało się? You're okay. You're okay. Yeah. Come on, get up. Come on, get up. You're okay. Come with me. Just come on. It's okay. Just stay right here. Ei, vocês aí! Que porra vocês estão fazendo? A justiça local? Que porra você acha que é falando com meus homens assim? Você acha que tem o direito de matar as pessoas a sangue frio, Becker? Cala a boca, cuzão! Continua dando multas! Não põe o nariz onde não é chamado! Vamos! Ah, ajuda, cara! Chama uma ambulância! Vamos! Me ajuda! Fuck. You did good, Max. You say so. Don't look so good. Hey, what could be better, huh? The good guys are reunited, and the Commando Sombra are dead. I guess. So who's this guy? I don't know. Some kind of cop. Different branch of the police. Not UFE, but normal cops. I don't know about this stuff. Politics. Everywhere politics. Shit, Max, you look kind of beat up. Let's get this lot home and then I'll get you home too. Come on. No i dobra, to będzie koniec misji. Tak jak mówię, które serie będą najbardziej oglądane, bo ja wiem, że oczywiście nie mogę jakoś bardzo wymagać, bo nie ma zbyt dużo na moim kanale, ale tak jak mówię, które serie będą bardziej oglądane, te będą części, a te, które gorzej, to będą po prostu ustawione na później. Jeszcze mamy cutscenkę, chwilę tutaj posiedzimy i zaraz skończę film, bo dosyć długo już trwa ten odcinek. Jak powiem, tutaj przeżywa, i mu się tutaj różne rzeczy przypominają, no pije, bierze te painkillery, dosyć mocne leki. Uzależniony. Ale dobra. Jest dobrze, oczywiście to akcja się dzieje w São Paulo, w Brazylii. Jak dobrze pamiętamy, być może graliście w jedynkę, dwójkę, no to wszystko się działo w Nowym Jorku. Ale dobra. Gra bardzo ciekawa, polecam każdemu, kto się interesuje. Dobra. Zaczyna się drugi poziom. My zaczniemy to w następnym odcinku, więc cóż. Cześć, do następnego odcinka.